Przyjemnie, że zostałem tak ciepło powitany i że doceniono to, że burmistrz Wadowic też znalazł się tutaj na tym ważnym zgromadzeniu. Będę powiem krótko do tej pory stosunki, zresztą to już mówiłem w czasie spotkania Rady Nadzorczej Spółdzielni, że do tej pory stosunki między gminą Wadowice a spółdzielnią mieszkaniową były, można powiedzieć, dosyć szorstkie. Chyba określenie niezbyt przeceniające czy nie przerysowujące to, co się działo. I gmina niepotrzebnie toczyła, zamiast współpracować ze spółdzielnią mieszkaniową, toczyła spory, które niczemu dobremu nie służyły. I teraz od początku jakby swojej kadencji staram się te wszystkie sprawy sporne zakończyć i rozpocząć okres zgodnej współpracy nie tylko gminy ze spółdzielnią, ale również naszych spółek gminnych ze spółdzielnią i jej członkami. Więc mam nadzieję, że te następne lata mojego urzędowania na stanowisku na fotelu burmistrza Wadowic to raczej będzie czas budowania platformy do porozumienia i współpracy między nami, a nie odnajdywania kolejnych czy otwierania kolejnych frontów do walki. I stąd też od razu chciałem poprosić Państwa o poparcie takiego pomysłu, który oczywiście już zarząd spółdzielni zna i Rada Nadzorcza. Mianowicie jako gmina chcemy zakupić tereny spółdzielni mieszkaniowej, tereny, które stanowią przedłużenie naszej ulicy, która biegnie od wzdłuż do basenu, naszej pływalni krytej. I chcemy po prostu kontynuować tą ulicę do Alei Wolności, wybudować ją naszym własnym sumptem i w ten sposób uzyskać możliwość lepszej komunikacji osiedla pod Skarbem, ale też całego miasta, po prostu w tym ciągu naszych ulic śródmiejskich. Bardzo liczymy, że Państwo poprzecie tę inicjatywę, bo ona ma duże znaczenie dla mieszkańców osiedla pod Skarpą, którzy teraz muszą objeżdżać przez Niwy, właściwie nadkładać spory odcinek drogi, ale też w ogóle dla mieszkańców miasta, bo to pozwoli nam lepiej skomunikować tereny Alei Wolności z Matki Boskiej Fatimskiej. Więc to ma dla nas duże znaczenie dla gminy i bardzo mi zależy, żeby ten projekt został zrealizowany. Mogę tylko powiedzieć, że w zamian staramy się uwzględniać Państwa postulaty wyrażone przez zarząd i w szczególności odblokowaliśmy możliwość sprzedaży działki, która jest na terenie osiedla pod Skarpą, która nadaje się budownictwo wielorodzinne. I to był już od wielu, wielu lat jakby wniosek zarządu do gminy Wadowice, żeby tą działkę sprzedać, to możliwie jej zakup przez spółdzielnię. No i jesteśmy na nowej drodze, bo uzyskaliśmy zgodę z mojej inicjatywy. Rada Miejska przegłosowała uchwałę, która umożliwia gminie sprzedaż tej działki. No i teraz będziemy sporządzać dla niej operat szacunkowy i będziemy przystępować do jej sprzedaży. Mam nadzieję, że trafi ona w ręce nabywcy, którym będzie spółdzielnia i powstanie tam kolejny blok w szybkim tempie. Tym samym osiedle pod Skarpą będzie wzbogacie się jako kolejne mieszkania dla kolejnych członków spółdzielni. Więc działamy, można powiedzieć, wspólnie, staramy się wspólnie rozwiązywać problemy, które ma nasze miasto i oby tak było jak najdłużej. Bardzo dziękuję i życzę owocnych i udanych obrad. Wyrazić zgodę na zbycie na rzecz gminy Wadowice za wynagrodzeniem prawa wieczystego użytkowania niezabudowanych nieruchomości gruntowych graniczących z działką 2849/1 o powierzchni 267 m2 wydzielonej z działki 3000/62 o powierzchni około 328 m2 wydzielonej z działki 3000/38 objętej księgą wieczystą KR1W łamane przez 3 0 279/65/7 Sądu Rejonowego w Wadowicach położonych na osiedlu pod Skarpą Wadowice. Upoważnić zarząd spółdzielni do negocjacji ceny zbycia nieruchomości określonej w paragrafie 1. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W sprawie tej uchwały i następnej 9 już wypowiadał się pan burmistrz wstępnie. Dotyczy to, no jeżeli ktoś z Państwa zna
osiedle pod Skarpą, przyszłej drogi, która będzie prowadzić tutaj od głównej ulicy Zegadłowicza aż do Alei Wolności. Ona jest praktycznie w tej chwili nieprzejezdna. Borysa. Będzie to tak, jak tutaj jest, za wynagrodzeniem by było. Czy ewentualnie jeszcze jakieś pytania, czy pan prezes coś chciał? To jeżeli chodzi o uściślenie, bo ile metrów z jednej i z drugiej działki, proszę państwa, to jest niecałe 6 arów, czyli około 600 metrów kwadratowych i granica nasza wtedy biegłaby po siatce, która tam została ustawiona, położona. Czyli to, co jest poza siatką od strony osiedla. Proszę państwa, to jest wąwóz. My od czasu do czasu ten wąwóz musimy czyścić, sprzątać, bo wrzucane tam jest wszystko, a jednocześnie jeszcze wiatr zawiewa. Jeżeli państwo wyrażą zgodę, będzie to sprzedane i wtedy teren, mam nadzieję, Urząd Miasta uporządkuje w szybkim czasie, w krótkim terminie, zgodnie z wnioskiem, który burmistrz złożył do spółdzielni mieszkaniowej i tam wykonany będzie w tym wąwozie ciąg pieszo-jezdny. O zgodę burmistrz również będzie zabiegał nie tylko o spółdzielni mieszkaniowej, ale od współwłaścicieli tych działek, bo zarówno w bloku 25, jak i 26 na osiedlu pod Skarpą mieszkają, są osoby, które posiadają odrębną własność i z tymi osobami odrębnie należy zabierać akty notarialne, bądź te osoby upoważnią spółdzielnie, bądź burmistrza do zawarcia takich aktów notarialnych. Wówczas pieniądze za te części to idą do osób z odrębną własnością, pieniądze za sprzedaż tej naszej części wspólnej mieszkań spółdzielczych i lokatorskich zasilają fundusz remontowy spółdzielni. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, tak jeszcze tutaj my mówimy o powierzchni około, z uwagi na to, że nie było zgody, no bo tylko walne zgromadzenie może wyrazić na zgodę na zbycie nieruchomości, nie było możliwe dokonanie podziału tej działki podstawowej. A to są rzędy kilku tysięcy złotych, nikt się, a tym bardziej urząd nie podejmie wydzielenia działki, jeżeli ona by nie była sprzedana. A to są pomiary wstępne, bo bez wydzielenia geodezyjnego mogą się różnić, albo się nie różnić. Tak, geodety mogą się różnić jakimś drobnym metrem, ale nie w zasadzie. Czyli proszę w tym chwili, bo nie ma uwagi jakieś pytania, wobec czego będę... A proszę. Tak. Czy urząd gminy albo miasta odprowadzi tą wodę, która leci z góry pod tą drogą, bo to jest ważne, prawda? Ja tam nie mieszkam. Także projekt, pozwolenie na budowę, więc wszystko będzie załatwione. Proszę państwa, kto jest za przyjęciem uchwały nr 8 w sprawie zbycia nieruchomości? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Czyli uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 9 również dotyczy zbycia nieruchomości na podstawie artykułu 38, paragraf 1 punkt 5 ustawy 16 września 1982, paragraf 76 punkt 5 statutu spółdzielni, walne zgromadzenie uchwala, co następuje. Wyraża zgodę na zbycie na rzecz gminy Wadowice za wynagrodzeniem, uwzględniając bonifikatem w wysokości 99% prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych graniczących z działką 2849/1 o powierzchni około 406 m2 wydzielonej z działki 3000/34 o powierzchni około 380 m2 wydzielonej z działki 3000/35 objęty księgami wieczystymi KR1W łamane przez 30 73 885/9 i KRW 30 738/86/6 Sądu Rejonowego w Wadowicach, położonych na osiedlu pod Skarpą Wadowice. Upoważnić zarząd spółdzielni do negocjacji ceny zbycia nieruchomości określonej w paragrafie 1. Wykonanie uchwały powierzyć zarządowi spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I bardzo bym prosił panią prezes, bo tutaj mówimy już tak, troszkę o innej kwocie. Tu państwo, jak państwo usłyszeli, z 99% bonifikatą
Tutaj chodzi o części działek, tych przynależnych do budynków 25 i 26. Spółdzielnia kupiła teren od Urzędu Miasta również z bonifikatą 99%. Jak teraz sprzedawalibyśmy te działki, te części działek, niezabudowane części działek, również jesteśmy zobowiązani do udzielenia takiej samej bonifikaty. Cena na pewno będzie wyższa niż ta, którą zapłaciła spółdzielnia przy przekształceniu tych działek, no bo już czas minął i wartość działek wzrosła. Ale bonifikata procentowa pozostaje. Kupiliśmy z bonifikatą i z taką samą bonifikatą część działek sprzedaliśmy. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytanie? Po co te działki są sprzedane? To jest dalej, to są te działki, co poprzednie. To jest w tym ciągu, tylko wcześniej jest bez zabudowy, tam wyżej się już łączą z budynka. Musiało być to podzielone, dlatego że Zieleńce są w wieczystym użytkowaniu spółdzielni. Własność gminy, ale wieczyste użytkowanie. To była ta pierwsza uchwała. A druga uchwała własność. I wtedy z 99% bonifikatą. Bo bez bonifikaty za pełną wartość gruntu sprzedajemy działki według tej pierwszej czytanej uchwały. Bo to jest w tym samym ciągu. To jest w tym samym ciągu. Dziękuję bardzo. To jest wszystko poza tą siatką w kierunku wąwozu. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 9 w sprawie zbycia nieruchomości budynkowych? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos. Uchwała została przyjęta przy jednym głosem wstrzymującym. Dziękuję bardzo.